Cześć, no, skibercelecie w kolejnym odcinku z The Escapist. Dzisiaj miejmy nadzieję, że uda nam się chociażby przygotować na ucieczkę, bo nie wiadomo, czy jeszcze ucieknę. Mam nadzieję, że łapeczka oczywiście już teraz zostanie zostawiona. Wlatuje intro i jedziemy oczywiście z odcinkiem. Intro! W dalszym ciągu brakuje mi dwóch taśm oraz śrubokręta, dlatego miejmy nadzieję, że taśma jedna jest. Także brakuje mi jednej taśmy i jednego śrubokręta, żeby móc ogarniać ucieczkę. Po prostu sobie jesteśmy na śniadanku, prawda, jesteśmy grzeczni, nie ma w ogóle się, prawda, pokazywać za bardzo. Oczywiście idziemy sobie normalnie do pracy, bez żadnych tutaj problemów, bez sprawiania problemów, po prostu, żeby nikt się na nas nie zdenerwował, że my jesteśmy jacyś niegrzeczni, czy coś tego typu. Także na spokojniutko, idziemy sobie do pracy, pracujemy sobie i będzie wszystko pięknie, ładnie. Dobra, mamy normę roboczą ogarniętą, w takim razie lecimy sobie szybciusieńko szukać jeszcze taśmy, mamy 65 dolków, co ewentualnie powinno mi starczyć, jeżeli ktoś będzie miał do sprzedania śrubokręt. Fajnie, jakbym ewentualnie właśnie znalazł jedną taśmę, bo to by mi bardzo, bardzo pomogło. Nie wiadomo, jak to tak naprawdę w tym odcinku pójdzie. Miejmy nadzieję, że będę w stanie chociaż stworzyć ten najmocniejszy kilo. To jest straszne po prostu dostać tutaj śrubokręt i taśmę teraz. Tak jak wcześniej to było w miarę łatwe, tak teraz jest to prawie że niemożliwe. Może ty będziesz miał to, czego ja potrzebuję. Nie będziesz miał, kurde. Ja sprawdzam już chyba wszystkie biurka, ale tak totalnie wszystkie, nie? I sprawdzam je tylko cały czas, żeby w końcu może znaleźć taśmę. Jestem ciekaw po prostu, co powinienem najpierw kupić ewentualnie po prostu jak się wygeneruje, tak? Czy najpierw powinienem kupić... Okej, zostaną pobici chyba jeden i drugi. Nie, jeden, tylko Mr. Red, książka, to nie za bardzo. Nie za bardzo mi to dało dużo. Powinienem ćwiczyć, bo żeby sobie siłę wybudować, ale ja głównie tutaj patrzę na tą inteligencję. Im dłużej jestem w tym więzieniu wśród tych debili, to mi po prostu inteligencja spada, nie? Może pod prysznicami teraz coś tam ktoś ma coś nowego? O, nie, dalej rudy, kurde mać. Tylko on? Co za bida, no? Nie macie żadnych fajnych przedmiotów ze mną, no. Dam ci łapkę. Okej, ziomal w potrzebie. Siedziłem już kilku dni, poznałem jego plan dnia. Poranny apel to będzie dobry moment, żebyś odwrócił uwagę strażników, a wtedy będę mógł sprawdzić... Ale boję się, żeby za bardzo strażników nie wkurzyć. Może. Wieczorny czas wolny, ja potrzebuję swój... Cicho! No, proszę mnie bić! 48% tylko, halo? Poszukiwań taśmy, ciąg dalszy! Ja już powinienem dawno ogarnąć sobie tutaj sposób ucieczki, a przez to, że nie ma nikt taśmy, nie mogę nic zrobić, stoję totalnie w miejscu. Niby mam teraz ten kill-off i mam już łopatę i mógłbym sobie ogarniać to jakby pojedynczo, tak? Nie muszę robić tego multitula typowo, ale to mi zabiera dodatkowy slot, którego nie wiem, czy będę w stanie wygenerować. Na pewno muszę się pozbyć tych kilku rzeczy tutaj, bo one mi po prostu przeszkadzają. No i z tym kluczem jeszcze miałem kminić, ale raczej tego już nie będę kminił po prostu, tylko próbuję uciec po prostu przekopując się, przecinając tam po prostu wszystko, co tylko mogę, tak? Więc myślę, że z tym kluczem nie będziemy kombinować. Mamy kill-off, mamy mocną łopatę, mamy liche obcążki. Będziemy mieć linę i jedną beczkę penarium, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze jeden slot wtedy będę miał wolny. Więc wydaje mi się, że będę w stanie gdzieś tam się przekopywać i tak dalej, więc no... Uważam, że jestem w stanie to zrobić. Jedną rzecz, którą jeszcze muszę zrobić, jeżeli teraz ktoś nie będzie miał śrubokrętu, to tego nie zrobię. No i tego nie zrobię, ponieważ nie jestem dalej przebity przez wentylację. Jeżeli nikt na porannym apelu nie będzie miał śrubokrętu, za 65 akurat, to nie będę w stanie przebić się przez wentylację i nie będę w stanie uciec. Jeżeli będzie ktoś miał, to jedyne co mi zostaje, zostawić sobie tam jedzenie w takim kąciku, już widziałem gdzie. I wtedy będę mógł ogarnąć sobie ucieczkę. Błagam, żeby ktoś miał śrubokręt za 65. Błagam, rudy, please. Kuziwa. Łapka w górę, please. Nikt nie ma śrubokrętu. Tą ścieżką, którą teraz wyszedłem, mniej więcej też będziemy uciekać, więc tutaj akurat mniej więcej wiem, jak to wygląda i zaraz wam pokażę po normie roboczej. Weźmiemy sobie te beczki penarium i pokażę wam właśnie, w którym miejscu mam zamiar uciec i zaraz wam pokażę mniej więcej, w którym miejscu to zostawimy. A zostawimy sobie to w tym miejscu. Lecimy sobie tutaj w dół. Lecimy sobie tutaj. Tutaj chodzi często strażnik, ale tutaj jest miejsce, gdzie mogę schować sobie te przedmioty. I tutaj można się przepiłowywać, że tak powiem, cążkami i potem gdzieś tutaj się przekopywać przez ścianę, znaczy pod ścianą, tak? Lo, 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 lo. Nikt nie ma tego, czego ja potrzebuję, czyli śrubokrętu, goddammit.
bo śrubokręty zawsze rzadko są po prostu w tych w biurkach. Nawet nie wiem, czy kiedykolwiek znalazłem w biurku. No ja pierdzie, ale nikt nie ma śrubokrętu. Ja się nie wydostanę z tego więzienia po prostu. Czy ktoś ma śrubokręt? Jeżeli ktoś będzie miał śrubokręt w celi, autentycznie się chyba zdenerwuje, nie? Bez śrubokrętu nie mogę podejść do ucieczki. Jeżeli będę miał śrubokręt, podchodzę od razu do ucieczki, tak? Bo ile to? Mam linę, mam kilof, mam łopatę, mam cążki. Wszystko, kurde, mam. Wszystko. Alojzy, błagam cię. Wal się. Zły, błagam cię. Wal się. Nikt nie ma. Nikt, po prostu nikt. Nie ma w tym więzieniu śrubokrętu. Wszyscy wcześniej mieli śrubokręt, teraz nikt nie ma. Uwielbiam, po prostu uwielbiam. Ja się nie denerwuję, tylko po prostu oni nie mają tego, czego ja potrzebuję i troszeczkę jestem zły. Jeżeli się okaże, że mogę tamtą wentylację inaczej ogarnąć, nie tylko i wyłącznie śrubokrętem, to chyba chlasnę się po prostu po twarzy, nie? Kuźwa, czy ja nie jestem w stanie pilnikiem przeciąć tych wentylacji? Bo na to, do tego nie pomyślałem w sumie. Trzymajcie mnie, pomijmy się. Bardzo szybko się zużywa, ale będę bliżej niż dalej. To ewentualnie zamiast tego śrubokrętu wystarczy pilnik. Ja pierdzielę, jeden pilnik po prostu i będę w stanie ogarnąć to. Czy nikt nie miał pilnika? Dlaczego ja dopiero teraz na to wpadłem? Jeden pilnik i mógłbym uciekać tej nocy. Jeden pilnik. Kuźwa. Jest! Cio, wieczorny apel. Kogo będę przeszukiwać? Błagam, nie mnie. Dobra, nie mnie. Słuchajcie. Łom, super. Fajnie, że masz łom teraz. Wszyscy teraz nagle mają to, czego ja potrzebuję. Dobra, tutaj nie za bardzo. Słuchajcie, próbujemy uciekać. Próbujemy uciekać. Mam jedzonko, nie mam czerwonego klucza. Miejmy nadzieję, że uda mi się to przekopać tam. Jestem może w stanie to zrobić. Miejmy nadzieję, że jestem w stanie to zrobić. Jeżeli nie ucieknę, to się poddaję chyba. Dobra. Kładziemy się? Nie, bo boję się, że ewentualnie, żeby mi tu nie przyszedł nagle. Chociaż nie powinien mi tak nagle przyjść, ale... Nie mam tego, mam anekina, ale wydaje mi się, że to nie powinno być problemu. Dobra. To niepotrzebne. Beczka penarium. Nie. Kurde. Okej. Okej. Dobra. Idziemy. Dawaj to. Tnij to. Mam penarium jak coś, także się nie boję. Zjedz. Tnij to, tnij to, tnij to, tnij to. Dobra. To używamy. Zabieramy. Kopiemy się tutaj. Please. Okej. Okay. Please, 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 please. Oj, kamień. Dobra, mam kill off. Jezus Maria, jak dobrze mam kill off. Dobra. Dobra. Super. Ekwipunek jest pełny. Boże, ziemia. Boże, wyjdź. Ziemia, ziemia. Boże, szkopany. Dobra. Uff. Już myślałem, że coś nie tak jest. Dobra, zjedz sobie penarium. No, penarium, kurde. No nie gadaj, że kolejny kamień, ja pierdzielę, ale mam pecha. Czemu nie mogę tego zjeść? Mówiliście, że to jest do jedzenia. Czemu ja tego zjeść nie mogę? To nie jest do jedzenia? Ja pierdzielę, dobra, muszę czekać. Matko bosko, kochano, ale trudna ucieczka. Muszę czekać, aż mi spadnie poniżej stół i kopać. Ja pierdzielę, please. Kuźwa, no, żeście mnie zrobili, nie? Czemu ja nie mogę zjeść penarium? Za długo to trwa, ja już powinienem dawno uciec.
Nie ucieknę. Jestem tak blisko ucieczki, nie ucieknę, bo mi zabraknie po prostu siły. Czemu ja nie wziąłem jeszcze jakiegoś jedzenia? Ja myślałem, że to jest jedzenie, no tak mi mówiliście, że to mi odzyskuje w ogóle w pizdu wszystkiego. Przecież zaraz będzie, kurde, poranny apel. Czy nie wiem, tam o której. Ja pierdzielę, come on! Brakuje tylko chyba dwóch machnięć. Dwóch machnięć brakuje, come on! Jeszcze łopata wytrzyma, come on, no please, 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 bo nie zdążę, kurde! Do czego to jest w takim razie? Come on, come on, come on, come on! Dawaj, dawaj! Dawaj. Nie, jeszcze raz, dobra. Come on! Jest! Jezus Maria, jakiś stres miałem teraz! Boże, jak ja się męczyłem z tą energią! Że mi się to wreszcie udało! To była jedna z najbardziej męczących ucieczek, jakie po prostu miałem, nie? Przez to, że byłem pewny, że beczka penarium uzupełni mi po prostu bardzo dużo tam głodu i wszystkiego, bo mi to tak mówiliście, że energii mi uzyskuje, albo się coś zbugowało, nie wiem. Udało mi się uciec, łapeczka w górę powinna tutaj być. I słuchajcie, na tą chwilę, z tego, że wyszło Escapist 2, myślę, że będziemy mogli sobie ogarniać odcineczki z Escapist 2 na kanale. Escapisty 1, myślę, że przerzucimy sobie na live'y. Nie wiem jeszcze, jak to zrobię. Piszcie w komentarzach, bo moim zdaniem powinienem Escapistów 1, normalnie tak jak mam serię, kontynuować sobie, a ewentualnie Escapisty 2 sobie ogarniać na live'iku. Tak by było najlepiej, wtedy bym się na live'ie mógł na spokojnie uczyć tej gry i tak dalej, i tak dalej. To będzie tyle ode mnie, dziękuję wam wszystkim serdecznie za oglądanie. Udało się uciec, jestem mega dumny. Subskrypcja mam nadzieję, że oczywiście zostawicie. Zobaczymy, jak to tak naprawdę pójdzie, czy do niego podejdę, jak szybko do niego podejdę. Oczywiście łapeczki w górę, mam nadzieję, że będą, żeby odcinek był szybciej. Bicie się ode mnie dla was, trzymajcie się, do następnego odcinka. Hej, hej!